Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu na naszym kanale. Dzisiaj 8 marca, czyli Dzień Kobiet. Moje drogie kobietki, życzę wam wszystkiego, co najlepsze z całego serca. Ale pamiętajcie, to nie tylko ten jeden dzień, to święto. Święto mamy codziennie, a dla mnie osobiście to jest jeden z najważniejszych dni w moim życiu, bo właśnie 8 marca przyszło na świat nasze drugie dziecko. Powitaliśmy syna Miłoszka. Miłoszek dzisiaj obchodzi swoje drugie urodzinki, a ja biorę się za przygotowanie. Bo moi drodzy, jutro organizujemy, tak jak wspominałam w poprzednim vlogu, urodzinki Haneczki i Miłoszka. One zostają połączone, to już wam tłumaczyłam, Hania chciała tak i tak dalej. Pierwszy i ostatni rok, tak jak też mówiłam, potem już będziemy je organizować po prostu na początku marca i na końcu. Każdy będzie miał swoje, no ale jutro ten pierwszy i ostatni raz siostra z bratem będą razem obchodzić te urodzinki. Będziemy mieli właściwie to imprezę, przyjęcie urodzinowe w domu. Zamówiłam katerynę, więc jeśli chodzi o jedzenie, to już nie muszę się martwić, ale stwierdziłam, że wiecie, dobra, no tam będę miała różne mięsa, kotlety, wiecie, frytki, kartofelki, surówki, kapusty, ale stwierdziłam, że potem jak już posprzątam, to jeszcze coś tam przygotuję, żeby tak na stole nie było pusto, więc jakiś gyros, kupiłam śledzie, frykadele moje ukochane, wiecie, jakaś tam wędlina, salceson, o, kupiłam też, żeby zrobić taki półmisek, jakiś serek, no i tak to mniej więcej będzie wyglądać i oczywiście zamówiliśmy tort, wspólny tort, jutro już go zobaczycie, jak się prezentuje, a ja biorę się, bo pomimo tego, że będzie tort, to stwierdziłam, że jeszcze upiekę ciasto marchewkowe, zobaczcie, mam nową formę różową, już od kilku dobrych miesięcy, ale jeszcze jej nie używałam. Ciągle się bałam, nie wiem czemu, że Jezu, nowa forma, jeszcze mi coś źle wyjdzie, to lepiej robię w tej starej, ale dzisiaj powiedziałam, basta, muszę ją w końcu przetestować. Jak nie wyjdzie, to trudno, jest tort, a najwyżej jutro coś kupię na szybko, albo jeszcze raz po prostu je zrobię, bo jutro mamy urodzinki, dzisiaj jest piątek, w sobotę je organizujemy, więc tak to wygląda, Thermomix mi się wyłączył, bo oczywiście będę robić ciasto z Thermomixa, te marchewkowe, do odmiany, bo tu też były takie głosy, Paulina, ty zawsze robisz ten sernik, a moi drodzy, chcę was zmartwić, bo wydaje mi się, znaczy zmartwić, to was jakby nie dotyczy w sumie, ale nasi goście będą załamani, że tego sernika nie ma, bo wszyscy go bardzo lubią, bardzo im smakuje i za każdym razem jak go robiłam, to mówili, jaki on jest dobry, jaki on jest dobry i myślę, że wiele osób właśnie jutro będzie załamanych, że o, nie ma sernika, jest ciasto marchewkowe, a co ty dietę nam wprowadzasz, zamiast masny, fajny sernik nam zrobić. No ale stwierdziłam, że dobra, do odmiany jedziemy z tym ciastem marchewkowym, bo one jest swoją drogą bardzo dobre. No i tak po prostu do odmiany, on też nie jest takie ciężkie, bo ten sernik jest taki słodki, bardzo ciężki, a już będzie tort taki na bazie, wiecie, śmietany z owocami, więc stwierdziłam, że zrobię to ciasto marchewkowe, więc ja biorę się do roboty, bo mój czas jest totalnie jakiś zakręcony, 11:20 jest. Cześć, witajcie w tym vlogu. Vlogu urodzinowym, ale też kobiecym vlogu, no bo Dzień Kobiet przed nami. Tak, nie przed nami, już jest, bo już dzisiaj jest. Ciasto już wyciągnięte z piekarnika, teraz tylko zrobić polewę, ale zobaczcie, ile ja tulipanów to dzisiaj dostałam od tego mojego męża. No to jest niemożliwe, on chyba oszalał albo okradł jakiś bank, ale zaraz wylądują w wazonie. Widzicie, wazon się przydał spekko za 12 zł, bo przepięknie będą w tym wazonie właśnie wyglądać i właśnie to ogarniam sobie. No a ja wam chciałem tylko powiedzieć, że Paulinka sobie widzę już z góry uzurpuje prawo do całości tych tulipanów, a należy pamiętać, że tu w domu są dwie kobiety i to są kwiatuszki też dla Hani. Zaraz po nią jadę do przedszkola, bo jest w sumie... Która jest? No pierwsza, nie? Za pięć pierwsza, więc jadę po Hanuśkę do przedszkola i myślę, że jak przyjdę do niej z tulipankiem, z tulipankami, no bo tak jeden, to może nie. No weźmie i tak. Jak przyjdę może do niej z takimi żółtymi tulipankami, o. To i będzie miło. Dodatkowo dla niej mam jeszcze Kinder Joya, no bo ona lubi Kinder Joya bardziej niż Kinder Niespodziankę, powiem wam szczerze, co może być rzadkością dla niektórych, no bo zawsze się utarło, że ta Kinder Niespodzianka, no to jest taka, wiecie, miałem problem ze znalezieniem. Większość dzieci chyba zawsze... Widzisz jak to jest, żonka dobrze się przydaje. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. No nie no, żonka się już daje. Wiecie jak jest.
Ale większość dzieci to chyba jednak Kinder Niespodzianka. Tak się utarło, że ta Kinder Niespodzianka to jest ten, to taka... Tak mi się wydaje przynajmniej, no mi się to kojarzy. Jak byłem mały, no to była tylko Kinder Niespodzianka. Teraz pojawił się Kinder Joy i Hania o wiele bardziej lubi Kinder Joy od zwykłej Kinder Niespodzianki, także jadę po nią do przedszkola i myślę, że się ucieszy. Po pierwsze, że ja ją odbieram, a po drugie, że mam dla niej kwiatuszki, bo ona też ostatnio jest tak zeschizowana pod kątem kwiatuszków, bardzo tak, wiecie, kwiatuszki ona lubi, no jaka mała panienka, kobietka. Kwiatuszki lubi, kwiatuszki chce, o kwiatuszki chce dbać, to się na pewno ucieszy. A ja z kolei się cieszę, no bo słuchajcie, trawa rośnie aż miło. Musiałem ją powoli kosić, bo naprawdę strzeliła strasznie do góry. I nie wiem, czy jutro jeszcze, mimo że to może być, wiecie, porywanie się z motyką na słońce, nie wiem, czy jutro jeszcze nie szarpnę się na to, żeby przed wizytą gości skosić trawkę. No bo kurde, naprawdę, mimo jej stanu, wiecie, po zimie to ona zawsze będzie zajechana taka trawka, no to kurczę, poszła do góry. Naprawdę, mega. Patrzcie, jak tu jest przy krawężniku już wysoko. Trzeba by ją, w skrócie, trzeba by ją było skosić. I chyba to jutro zrobię. Ale to zobaczymy. Tymczasem jadę po haneczkę. W sumie można by się teraz pośmiać, że musisz odpracować te kwiatki. Ale spokojnie, sama Hania chciała. Ekstra. Serenizan nasz kochany? Co tu się dzieje, Misiek? Proszę. Wszystkiego najlepszego, miłości. 100 latek, kochanie. 100 lat. Otwieramy? Otwieramy prezencik. Tak. Wszystkiego najlepszego, daj buziaka. Daj buzi mamie też. Buzi. O, jaki słodki buzior. Tata pomoże, tak. Co to może być? Ale słonko fajnie świeci. Zaraz lecimy testować. No właśnie. Jest. Yeah. Tata będzie musiał skręcić jeszcze. Co to jest, rowerek? Czekaj, składamy, misiu. Czy nam będzie potrzebny śrubokręt? Pomożesz tacie poskładać? To super. Od 5 do 15 minut. No czekaj, przyjacielu. Amulec. No i kółka, wszystko musimy, pościągamy taśmę zabezpieczającą. I z racji tego, że jest fajna pogoda, to zaraz jedziemy, tak? Jaki zadowolony. Fajnie mieć urodziny. No tak, to są kółka twojego roweru, no. Tata poskłada ci, tak? Tata jest super, facet ci poskłada i będziemy jeździć dzisiaj, testy będą. Od razu wychodzimy. Tak, bo jest takie fajne słonko, że trzeba skorzystać, chociaż swoją drogą jest, nie jest za ciepło, ale jest przynajmniej fajne słonko. No, dlatego ja się zabieram za składanie i zaraz po prostu śmigamy. Zadowolony jesteś? To się cieszymy, że ci się podoba. Bum, bum, tak będziesz robić, brum, brum? Pomagasz tacie? No pięknie, tata to już skręca w pocie czoła. Tak. No, zaraz będzie, już kierownica, siodełko, teraz koła. I będzie gotowe. No i drugie koło, jedno koło i drugie. Bo Miłoszek ma dzisiaj ile? 2 latka. Ile masz latek, Miłosz? 2 latka, tak ślicznie pokazuje, ha, super. No, ty jesteś majster, no. Proszę, Miłosz. Jest i on. Złożony, siadaj. Przesuń się, Anuśka. No i spróbuj się przejechać. A usiądź, usiądź. Tak? No. Tak? Super! Ja też mogę się, proszę. Nie! O! Nie! Jaki niegrzeczny! No! No bo wiesz, on dopiero go dostał, to się musi sam nacieszyć, ok? On ci potem da spróbować. No chodź w drugą stronę. No i dawaj. Ty skręcasz, widzisz? Hop, hop, hop. Nie, on nie. No dawaj. Usiądź. No siadaj. On mówi, że
Pojedę do. Dobra, idziemy testować. Dobra, no tu jest za mało miejsca. No idziemy na dwór. Chodź, poczynamy testy, proszę mi się. No dobra. Mija, tak mnie jest Mija, to cię zainteresowało, ale powiem ci chyba no, będzie bez problemu. Dawaj. Wow. O, mama to będzie musiała zaraz biec, jak ty tak się rozpędzasz już. No, najważniejsze, że jest taki zwrotny i delikatny, nie? Że lekki, że on potrafi sobie sam z nim poradzić i zmienić kierunek jazdy, co? No, tam dookoła pójdzie. Proszę bardzo, a to jest turystka na hulajnocy. Haneczka ma wiaderko, łopatkę, matę do siedzenia, ona na piknik się już wybrała, chyba Mateusz. Ja. Misiek, usiądź, siadaj, ale no siadaj. To będzie to przyzwyczajenie z hulajnogi, nie? O. Ale trochę mu... Może kierownicę wyżej ci potem podniosę. No usiądź, usiądź. Jakoś musimy próbować. Wio. O, Wio, to jest najważniejsze. Siadaj, misiu, stoi? Siadaj. Na siadaj. O, tak. Brawo. Brawo! Miam, miam. Miam, miam. My też czujemy. Czuć je w usz z grilla. Yeah. A powiem wam, po tym spacerze my wygłodzeni, Miłoszek zmęczony. Ha. Już nie ma siły nawet iść. Naprawdę czuję się, że tak powiem, orzeźwiony tą pogodą, naprawdę. Grześko, jesteś głodny, no dobrze, idziemy. Jeszcze chciał jeździć na rampach, bo tam są rampy, zobaczcie tam. Tam, no. Miłoszek lubi jeździć na rampach. Oddali. Anusia tu jest. Ale już jest zimno dzisiaj, ale no. Ale jest zimno, idziemy do domu. Synku, wszystkiego najlepszego, mój męczyzno. I proszę, będziemy dekorować. I będziemy na jutro dekorować. Jeszcze w drodze powrotnej powiem, że musiałem... No, bym nie był sobą, jakbym nie wszedł chociaż po symboliczne donaty, no bo wiecie, że świętujemy z rodziną jutro, a czy jeszcze kiedyś indziej świętujemy, w innym terminie, to się dowiecie. Nie byłbym sobą, gdybym nie kupił chociaż, wiecie, donata, nie wsadził świeczuszki, żebyśmy nie odśpiewali tego 100 lat Miłoszkowi, no bo jak są urodziny, to trzeba 100 lat odśpiewać. Tak? Oczywiście. Lecimy. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Miłosz, dmuchaj. Dmuchaj, zaraz dmuchaj. 3, 4. Brawo! Brawo! Jeszcze to chcesz dmuchać, no to masz. Ja też. No to dmuchajcie, czekaj. No. O, ty jesteś dobry. Brawo. Teraz ty, no. Wystarczy. Bo naplują na te bączki. Wystarczy, teraz am. Am. Dobra, jak Miłosz ma urodziny, niech to zje. Który chcesz? Dobra, pączki będą powiedzone i będą dmuchane. Także wiecie, no tradycji stało się zadość. 100 lat odśpiewane, będzie chyba jeszcze 4. Lola! Nie, żyjesz! No. Może teraz zadekoruję? Nie, nie. No to czekaj, niech to się zapali. To jest po prostu żyćko. To już kierownik przygotowuje się na jutro. A kierowniczka dmucha. Dmucham. O nie, to ucieka przez tą słomkę. Są balony, są kubeczki, tak jak chcieli, więc teraz będziemy dekorować, bo jak słyszeliście już na spacerze, Aneczka już tylko o tym marzyła, żeby dekorować. Zaraz ci pomogę. No pokaż, jakie masz talerze i kubeczki, no. Ja wezmę Miłoszowi, bo chce się napić z tego kubka, tu o to chodzi. Masz, Miłoszku, proszę. No. Miłoszek ma traktorki, policję i te sprawy, Haneczka ma takie... Gdzie ty masz to? No, takie sobie wybrała, no. Oprócz tego, a lot of balloons. No. Widzicie, balloons. Oczywiście te serwetki,
też każdy ma swoje, żeby nie było. Larma. Ja mam sztuczne ognie są. Zimne ognie, no. Tak. I się gryzce, zimne ognie. I fontanny. Ja zawsze mówię, że to ognie, trochę przeciąć. Kocica już nadmuchano, ale jak mama tak będzie dmuchać, to ciężko będzie, proszę. No i co? No i trzeba tu ogarnąć i za chwilę będzie przemeblowanie, moi drodzy, bo jutro będzie u nas 17 osób. 13, tak, 13 dorosłych i 4 dzieci, więc będzie się działo, więc tu musi, wiecie, się przemeblować, że tak powiem, żeby się wszyscy zmieścili przy stole i wygodnie sobie siedzieli. Ja mam dwa świeczki. To są race. No, race takie. To jutro do tortu damy. No, więc jeszcze trochę pracy nas dzisiaj czeka, ale będzie fajnie, nie? No, pewnie, że tak. No, dobra, to dmuchamy dalej. To wydmuchajcie, a ja idę po stół. Właśnie. Cateringowy, bo trzeba go rozłożyć mniej więcej w tym miejscu, w którym właśnie stoję. Dzień dobry, zobaczcie, jaka piękna pogoda dzisiaj. Tylko niech was nie zwiedzie to słońce. Rzeczywiście, na tym słońcu jest całkiem przyjemnie, ale niestety termometry wskazują 3 stopnie. My właśnie, uwaga, uwaga, wybieramy się z Haneczką. Gdzie się wybieramy, Hanuś? Na przeziera i zaraz pokażę nam, i zaraz pokażę moją szpilkę. Tak, wczoraj dostałaś od dziadka na Dzień Kobiet, tak? Tak. Od dziadka Haneczka Roberta. Widziała, tak, Haneczka widziała ostatnio u babci Izabeli taką szminkę, bardzo jej się spodobała. No i dostała ją, chociaż ona troszkę na ustach robi się różowa, jak widać. No ale mocno dobra, szana. Jest sobota, to może możesz i mieć. I mam kubek. No. Do picia na urodziny. Okej, okay, dobra. I mam talerze, wszystko mam. Wszystko masz, no to pokażesz. Dobra, to co, idziemy do tego fryzjera? Tak, bo ty nie powiedziałaś. Bardzo to opalają. Ej, no tak, ale bo ty nie... Nie powiedziałaś, że ty idziesz do fryzjera zrobić cześć, ten, dobra, warkocze. Dobra, ja jadę do fryzjera! Zrobić warkocze, tak, na urodziny? Ciekawe, co wybierzesz. Chodź. No tam. Buongiorno, w sobotę melduję się razem z synkiem. Wybraliśmy się i idziemy odebrać urodzinowy torcik. Patrzcie, jaka pogoda piękna się zrobiła. Gdzie ty jesteś, misiu? Tu jest mój misiak. Piękna pogoda się zrobiła, słoneczko świeci. Idealnie, żeby poświętować urodziny tej mojej bestii i Haneczki też. Chodź, tata pomylił, tutaj jest klatka schodowa. No, pik. Zadzwoniłem gdzieś, nie wiadomo gdzie. A Czesika kochasz, tak? Przytulasek. O, proszę, zobacz. Tord już w aucie, Miłosz też. Ale pokażę wam go w domu, bo chciałem go przetransportować w całości i na tym się na razie skupiam, jest bardzo ładny. Taki trochę dwuczęściowy, no bo wiecie, przy okazji i dla Hani, i dla Miłoszka. Moim zdaniem bardzo ładny, a wy ocenicie za chwilkę. Ciekawe, co tam u Pauliny i u Hani. To mnie ciekawe, co tam u dziewczyn. I jaka fryzurka wpadnie u Haneczki. Zobaczcie tą naszą królewnę księżniczkę, jaka ma piękne warkocze. Wybrała sobie takie kolory, bo chciała jednak z włosami syntetycznymi. Tu proszę bardzo, taka ozdoba. Tu z gwiazdką ozdoba. No, jesteś gotowa na party? Co? Trochę zimna, idziemy do auta. Idziemy do auta, tak? Bo bez czapki, żeby się fryzura nie popsuła. Anuśka, chodź zobaczyć tort. Była ciekawa, czy będzie mogła zobaczyć tort. No chodź, 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 chodź. Ale pięknie wyglądasz, Boże. Kurczę, pięknie, zobacz. Tort jest podwójny. Z jednej strony jest pszczółka. Wow. I Hani piątka, a z drugiej strony super, jest dla Miłoszka rabl. Nie mogę się doczekać, jak zjem tort i jeszcze... A wiesz co jest najlepsze? Że rabl i Marshall są plastikowe. No. I można się nimi bawić potem. Także tu tak wygląda z jednej strony. Tak. To jest trochę od góry. Szkoda, że nie mam zabawkową pszczółkę Maję i Sky. Szkoda. To widzicie na dole, taka trawka. Super. No ładnie. I nie na zastrze miodu jest Hania napisane, teraz patrzę tak. Tam z boku, a tu jest, a tu, no a tu jest jeszcze ten. Ja widzę zastrze miodu. Super. Tu z przodu, wiesz, tu jest napisane, tam. Piękny jest. Fajnie. Mamo, coś no. Ci powiem, szkoda, że nie mam zabawkową figurkę Sky i pszczółkę Maję i jeszcze nie mam. Jajaj. A to możesz tą z cukrową się pobawić, jak będziesz chciała. One są twarde takie, wiesz. To jest twoja pszczółka. A mogę ją zjeść, mogę. Ale możesz też ją zjeść, super jaki wygląda, nie? Warko, nie, ja nie wary, widzę usta też pomalowane. Księżniczka Dziunia. Tu sobie jest jeszcze podziwianie tortu.
Podoba się, nie? Ale nie, nie dotykaj go, misie. Ja wezmę figurkę, nastrzelam, jest labla. No okej. Okay. On już lubi tak bardzo labra, mówi cały czas labla, labra i labra. Dobra, dobra, dobra. A ja wam chciałem pokazać, bo w sumie nie było okazji wcześniej, jak tutaj wygląda, jeżeli chodzi o przystrojenie balonikami. Tylko taką dalszą perspektywę sobie wezmę, szerszą. No właśnie, tu dwójka, piąteczka, tygrysek, tygrysek, co to jest, żrawka, zebra, tygrysek. To jest cały misz-masz, powiem wam. Wszystko to jest, piąteczka, serduszko, rabl, sky, chase. Gwiazdeczki, jednorożec. Kocica. Aha, nie, to jest kocica. Tu jest, tu jest jednorożec. No. No i jeszcze Haneczka udekorowała dla siebie i dla innych dzieci, które tutaj się jeszcze pojawią. Serweteczkami. O, lekka drama. Drama z balonem. Tak się to robi. Nie, a czemu nie? O, chcę taki okrągły. Aha. A gdzie tam? Ten nie zleciał, czy to jest właśnie... Natomiast jeżeli chodzi o układ stołów, no to możecie go kojarzyć mniej więcej z naszej willi, bo to jest taki mniej więcej układ jak był, tylko gości jest dzisiaj o wiele więcej, bo 17 osób planujemy. Tu jeszcze dostawimy krzesła, które dostarczy, takie rozkładane, je dostarczy mój tata. Kanapy, dokładnie tak jak na Wigilię, jedna tu, jedna tam, taki układ nam się sprawdził i nam pasuje, natomiast my go testowaliśmy na Wigilii, kiedy było u nas ile osób? Nie wiem, 12? 12. Dzisiaj będzie test przy 17 osobach. Damy wam znać, jak ten test przebiegł, czy się udał i czy generalnie wszyscy się pomieścili bez problemu. Myślę, że na pewno. Nie żyje, żyją nam 100 lat, 100 lat. Nie żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nie żyją, żyją nam. Nie żyją nam. Niech im gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie. Nigdy nie zagaśnie, zdrowiu, szczęściu, pomyślności świeci coraz jaśniej. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności świeci coraz jaśniej. Po 21 goście poszli, dzisiaj posiedzieli trochę, bo powiem wam, była fajna imprezka, fajne spotkanie. Przyszli już o 16, no bo tak oczywiście ich zaprosiliśmy. No i poszli gdzieś przed 9. Haneczka z Miłoszkiem już śpią, no bo wiecie, byli tacy przebodźcowani, tyle emocji, prezentów, gości, tańców też były. No a my teraz... No ja jeszcze jakaś podżerka, bo... No, podżerka, bo na stole goście, jeszcze, no, jak są goście, to nie pojesz. No, a my teraz się bierzemy za sprzątanie. No, za sprzątanie. I zaspanie, mam nadzieję, jak najszybsze, żeby się sobie odpocząć, żeby jeszcze jutro tą niedzielę jakoś fajnie przeżyć wspólnie. No, co ale, ci... Nie. Zagłowiłaś się. Chyba z swoją śliną, ale powiem wam, że no nie, no cieszymy się, że tak fajnie wszystko wyszło, no, bo najważniejsze jest to, że Haneczka z Miłoszkiem byli zadowoleni, a i o to w tym chodziło, a oni byli zadowoleni. Goście pojedli, goście pogadali. Też pojedli, no mieliśmy, tak jak wspominałam, bo nawet nie wiem, czy gadałam w tym vlogu, czy w poprzednim, mieliśmy catering zamówiony, ale Mateusz musiał akurat wyjechać go odebrać, no ale to jakby nie stanowiło problemu. 30 minut, czy 40 no, mnie nie było. Potem jeszcze stwierdziłam, że żeby ten stół jednak nie był taki pusty, patrzcie, tak jakbym coś przeczuwała, że oni będą siedzieć, nie? To jeszcze wiecie, jakaś sałatka gyros, tortille wczoraj robiłam, potem jakieś śledziki, frykadelki, moje ukochane, w ogóle kupiłam w Rybnym ostatnio 1,2 kg tych frykadelek, bo mówię, to na urodziny będzie, no ale wiecie, frykadelki wyłożyłam nawet nie pół tego opakowania, a tu widzę na stole jeszcze... są te frykadelki, więc przez najbliższy tydzień, moi drodzy, ogłaszam,
Paulina, na śniadanie. I frykadelek. Tak, i na śniadanie, i na kolację je frykadelki. Frykadele. Ale powiem wam, że jeszcze muszę o tych frykadelach dodać, bo one zrobiły furorę. Ja dodałam takiego bumeranga na Instagramie. Ale na Instagramie, nie? Na Instagramie. To już było kilka dobrych dni temu, nawet chyba tydzień, albo z hakiem. I powiem wam, wywołały takie zamieszanie, że wszyscy pisali mi, tyle wiadomości dostałam. Paulina, gdzie kupujesz te frykadele? Ja mówię, no w sklepie rybnym. Nie wiem, czy skąd takie dostaniecie. Ja kupiłam w sklepie rybnym. I po prostu niektóre z was pobiegły do sklepu rybnego, kupiły i już były recenzje, że Paulina, to jest pyszne, dobrze, że to pokazałaś. No ja nie jestem rybny, ja powiem wam szczerze, nawet frykadeli nie próbowałem. On nie spróbuje, bo to ani śledzia, ani ryba, to tak jak musi na Wigilię, i no, jak jest w piątek. A to się teraz szajstiesz. Właśnie, wiesz, że frykadelka. I teraz co Mati powie? Jak on się boi. Nie, to jest normalny taki... Jak ty nie lubisz śledzia, to nie. Ale jeszcze ciekawostka. Ja nie, dobra, ciekawostka teraz, ale ja ci przyniosę i zrobimy challenge. Pani w rybnym ostatnio poczęstowała mnie, no bo już mnie tam zna, nie? Głęża, no, fajne, bo już koleżanki, nie? Pani w rybnym, ale tu no. Coś tam z kubnem. Nie, kiełbasy z ryby. Mateusz, ja ci ją kupię, ja przyniosę. Nic nie czuć, że to jest ryba. Nic. Z łososia chyba, nie? Albo z suma ona była. I pani powiedziała, że tam jest 80% ryby i tylko przyprawy. Nic nie było czuć. Nic, przyniosę ci ją. I będziemy testować na żywo tu. Frykadele, jak ktoś lubi śledzia, ktoś lubi rybę, to będą dobre. To będą dobre. Nie dziwię się, że Hani smakują. No, bo ona też lubi, nie? W moim guście, nie moje flow akurat, nie? No, bo ty nie lubisz śledzia, nie ma co gadać. Nie lubisz ryby, nie lubisz śledzia, to gdzie frykadele mu będą smakować? Dobra, ale ja już nie gadam, bo tu sprzątanie mnie czeka, a już właśnie o to chodzi, żeby też pójść spać, bo jutro, wiecie, Miłoszek z Haneczką się wyśpią, bo już sobie smacznie śpią, a my będziemy, mieli problem. Dobra, idę sprzątać, bo tu jest kupa sprzątania. A zobaczcie, tu w sumie jest ten catering. Były takie łódeczki, szaszłyki, chyba że berka jeszcze były, ale już wiadomo, zostały zjedzone. No i nuggetsy dla dzieci, fryteczki. No tu te moje tortille. Gyros jest gdzieś. Aha, gyros już tam wyniosłeś, Matyuś? Wyniosłem i już zjadłem. No dobra, no to idziemy sprzątać. Bo tu jest niezły banjaj, tak zwany. Ale powiem wam, że ten stół w ogóle, Mateusz, nie wiem, czy też tak uważasz, strzał w dziesiątkę, to ustawienie stołów. No, naprawdę, mega. Ale co, pokazałaś tortille? Klasyczne. Szyneczka, biały serek, warzywa z sosem czosnkowym, bardzo dobre. Ale dzisiaj nie są z sosem, widzisz, dzisiaj nie jadłeś. Takie nuggetsy, które my już bardzo dobrze znam, czyli po prostu polędwiczki z kurczaka, bo jest z sosem czosnkowym. To dla dzieci tak zawsze zamawiamy. I sorry, że złapię paluszkami, ale ja to będę zaraz, znaczy jak nie dzisiaj, to jutro. Takie fajne łódeczki, czyli też takie kotlety z kurczaka, panierowane, Boże, faszerowane warzywami i serem. Brokuł, papryka, żółty ser, też bardzo spoko. No oprócz tego co, tak jak wam pokazała, kotlety z pieczarkami i fenomenalna tam, gdzie zamawiamy. Naprawdę rzadko taką dobrą jadam. Zasmażaną kapustę. Nie jestem fanem zasmażanej kapusty, bo ja to albo surówka, albo modra, ale ta zasmażana to jest po prostu petarda. Tak wiecie, szybki catering na 17 osób. Ogarnęliśmy sobie plus, tak jak Paulina powiedziała, jakaś później zimna płyta, sałatka, tortilki, papryczki, salami. Co? Ale jeszcze chciałam powiedzieć, bo właśnie Mateusz, dzisiaj rozmawialiśmy na temat tych urodzin, że chyba jednak będziemy je robić wspólnie. Bo ja ostatnio mówiłam we vlogu, że nie, to pierwsze i ostatnie urodziny wspólnie, ale... Raczej będziemy robić wspólnie i w tym roku na przykład właśnie zrobiliśmy tak, że wczoraj, wiecie, Miłosz miał urodziny, dzisiaj odbyła się impreza dla rodziny, ale to była impreza dla rodziny z okazji urodzin Hani i Miłosza. Pod koniec marca Hani urodziny wypadają we wtorek, my w niedzielę, przepraszam, robimy kolejne urodziny. Dla dzieci, ale już dla dzieci. Na sali zabaw. Tak. Więc wiecie, będziemy po prostu robić dla rodziny Hani i Miłoszowi urodziny i dla dzieci raczej Hani i Miłoszowi urodziny, po prostu. W ten sposób. No nie będziemy robili tak urodzin dla Hani, przepraszam, dla Miłosza, dla rodziny i dla dzieci, w sensie wiecie. No, czy potem jak już podrosną, to pewnie tak. Ale teraz no wiadomo. Po prostu dołączymy, bo mają raczej wspólni znajomi i w ogóle i w szczególe, Dla rodziny to jest dobry pomysł, ale lepiej spędzić właśnie te dni tak jak spędziliśmy ten piątek, nie? Że poszliśmy na jakiś spacer, czy tam gdzieś wyszliśmy. Właśnie tak z Paulem doszliśmy do tego wniosku, że chyba tak wolimy, żeby te dni, kiedy faktycznie nasze dzieci mają urodziny,
Przejdzie, podgląd, sobie przesunę. Że ten dni, kiedy faktycznie nasze dzieci mają urodziny, wolimy spędzić w takim własnym gronie. Tym bardziej, jeżeli taki dzień urodzinowy wypada na przykład w tygodniu, no. Na przykład we wtorek, w środę, czy tak w piątek. A to tak często będzie właśnie. No wiadomo, jeżeli w sobotę, no to może niekoniecznie. Ale jeżeli taki dzień urodzinowy wypada w tygodniu, no to na pewno wolimy spędzić go po prostu w swoim gronie, gdzieś czy iść na spacer, na salę zabaw, na lody, czy coś zjeść do jakiegoś lokalu. Znaczy tak będziemy robić. Mi się wydaje, że my będziemy miksować, tak jak mówisz, bo jeśli rzeczywiście na przykład Hani wyjdą kiedyś w sobotę urodziny, to pewnie jej po prostu zrobimy. I Miłoszowi też w tym na przykład w takim roku. A tak czasem będziemy miksować, najlepiej chyba, no bo wiecie, ta, jakby ten odstęp pomiędzy tymi datami jest naprawdę krótki, nie? No, ile to jest? 18 dni? No. 18 dni różnicy, no i właśnie, dlatego dzisiaj 9, a jeszcze... Nie 18! No tak. Czekaj. 26 i 8. I 8, aha, dobra, bo 23, dobra, no, teraz ale się właśnie zakręciłam. Mówić, a między imprezami urodzinowymi jest jeszcze mniej, tak. Bo to jest 2 tygodnie równo praktycznie. No, 14 dni. No, dlatego... Między dzisiejszą imprezą, a imprezą dla dzieci na sali zabaw, no bo to już mogę zdradzić, że to będzie na sali zabaw. Na sali zabaw, już mamy zabukowany termin, to się właściwie wczoraj urodziło, tak już nam, wiecie, na zicher, że tak się wyraża po naszemu. Dobra, no to ja nie gadam, tylko sprząta. Dobrze, że ja tu nie będę narzekać, moi drodzy, bo jak się ma zmywarkę, to już jest połowa sukcesu, te wszystkie brudne talerze za jednym razem, jeszcze 60, bo jak 40 mieliśmy w naszym starym mieszkaniu, to po urodzinach było tak kiepsko, nie? Połowa do mycia była, żeby to już nie 60 musi mieć. Super. Tym bardziej jak jest impreza zakrapiana. No, oczywiście. Piccolo czy tam Helena? Wszystko do zera wypili. Do zera wypite po prostu, nic tu nie ujrzysz. No. Dzień dobry w niedzielę, nie ma niestety spania, pobudka już praktycznie od 7, ale noc też, świetnie przespana. Idę do góry, niosę baterię dla Miłoszka, no bo wiecie jak to niedzielny poranek po urodzinach, no to są zabawy z zabawkami. A tu Miłoszek co, ma samolocik? Jakąś piankę dorwałeś, bo ci się słodyczy milia. Samolocik, w samolociku akurat potrzebujemy wsadzić baterię, także zaraz wsadzimy. No i jeszcze mamy trochę do oglądania dzisiaj. W tym coś, co na pewno Mieszkom się spodoba. Zobaczcie. Już czekasz na baterię? No to już idę, ale Hania, czekaj, bo mnie Hania wołała, prosiła o pomoc. Także tu też już idziemy. A Hanuśka, moi drodzy, układa takie diamencikowe puzzle. O, widzicie? Bardzo ich chciała dostać, no i dostała. Są różne takie diamenciki. Można z nich zrobić wisioreczki. Taka manualna, relaksująca przyklejanka, nie? Potrzebowałaś pomocy. Co się stało? Ja w ogóle próbowałam otworzyć to, ale otworzyłam. No dobrze. No także generalnie widzicie dzień pod znakiem radości z prezentów. Koło! No koło mi się, tak. Już, no już wsadzamy te baterie, już momencik. Ale fajny! Chyba ci się podoba, co? Wow! Ale star! Zobacz! Leci! Ale fajny, ty lubisz muzykę, to mi się spodoba bardzo. Lubisz tańczyć, no. No a tak w ogóle... To musicie wybaczyć mi bałagan. Mi i Paulinie, no ale wiecie jak jest. Wczoraj udało się posprzątać ten parter. Poukładać całość, że tak powiem, jeżeli chodzi o układ. Krzesła, które mieliśmy już wylądowane na ogrodzie zimowym. Bo one docelowo będą na zewnątrz, no i jakoś to leci, także wjeżdżamy w niedzielę, my niedzieli. O tak. A jak ja zobaczyć co robi Hania, wiesz? No a co robi Hania? Hania też się bawi od rana, już wyklejanką diamencikową, która w sumie bardzo się podoba też. Bardzo.
Mamusi. No tak, ale Haneczka na razie jest bardzo chętna, więc mama tu za dużo nie porobi. Już zrobiłaś ten nie, prawie. No, prawie. Jeszcze Ekstra. Mamy teraz robi. Tylko klej musiałam jej dołożyć, proszę. To jest, wiecie, taka... Super. Wyklejanka na zasadzie... To się folię, nie? Odkleja? Odklejasz folię, masz numerki, czy tam literki, na podstawie tych numerków dobierasz diamenciki, no i patrzcie, i kleicie sobie. No. Trójeczki. Tu jest taki sorter fajny, na którym też obracałem te diamenciki w dobrą stronę, bardzo fajna sprawa. Dziadzia? No, dziadzia był, ale pojechał już, tak? A co ty masz takie brudne rączki, no właśnie, no. Co to za mazak był grany? Jest coś popisane znowu, bo ja już po prostu z tymi małymi mazakami to... Już powiem wam, tracę powoli cierpliwość matczyną, bo co chwilę gdzieś coś znajduję, jakiś długopis popisany. Co chcesz, Misiek? Co? Nożyczki, nożyczki byś chciał, ale to są narysowane. To są narysowane, Misiu. Teraz szok. Tam są. Leżą. Ale nie wiem, czy ty nożyczki, 2 latka już skończyłeś i już czujesz, że jesteś bosem? Misiek, nie ma. Dobra, to prawie już skończony ten zamek jest. Jeszcze te trójki. To super. O, fajnie się to robi. Ja to też jest kolejny prezent, czyli lalka Barbie przebrana za takiego królika. Właśnie, ale jeszcze łapy gdzieś są jej. Tam są łapy już. Właśnie trzeba by było pokazać też te prezenty, no, ale to potem za chwilkę, może, nie? No bo się ogarniemy teraz. W tej pudle nie ma nic! No w tym pudle nie ma nic, bo była Barbie. Ten misiu. To jest, nie, to jest królik. 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 Jaki misiu, no. Noc była ciężka. Mamo, patrz. No. Tutaj taka Barbie. Tak. Którą ma. To jest panda. Tutaj Patrz, tutaj to jest zwierzak. Zwierzak. Barbie. A niedziela. My hałasujemy. Ale tak na szybko. Tylko. Na szybko stwierdziliśmy, że trzeba trochę. No, zrobić w tym garażu. Jak już wyciągnęliśmy z garażu krzesła ogrodowe. No właśnie, wczoraj nie na imprezkę. No to nie chowaliśmy do garażu, tylko po prostu wyciągamy stół, wraca na swoje miejsce i przy okazji grilla też. No. Zwalniamy miejsce w garażu i powoli przygotowujemy się, co ja często powtarzam, do wiosennego sezonu. Wszyscy na to czekają już. No tak. Nie ma co ukrywać. A Mati też mówi, a dobra, to jeszcze zostawmy tego grilla w garażu. A ja mówię, a po co? Przecież wiesz, niektórzy mają to po prostu, my mamy przecież ten, jak się nazywa? No taki pokrowiec, no właśnie. Dobra, idziemy. Ja. A, to jest lekkie. To jest lekkie. Ja cię już nie mogę się doczekać, wiecie, tego, tego lata takiego spędzonego na ogródku w pełni, bo w sumie w tamtym roku, wiecie, ile roboty było, nie? No. Teraz też będzie trochę, ale to już tak naprawdę, jak się pojawią te pierwsze ciepłe dni, to już będziemy mogli z tego ogródka korzystać, no bo już stół wraca na swoje miejsce. Teraz już jest czysty. No właśnie, a w tamtym roku to jeszcze, wiecie, w czerwcu dopiero coś ogarnialiśmy, nie? Chyba tam ta trawa i tak dalej. Więc fajnie. Dobra, tu już są te krzesła, ja bym je dała od razu. No to jeszcze grilla, tak byś mi pomogła, wiesz? Uwaga, ogrodniczka spieprzyła sprawę. Mówiłam wam, że obcięłam te hortensje, że tak przeczytałam. Tylko ja pomyliłam rodzaj swoich hortensji. Byłam przekonana, że mam bukietowe. A dopiero uświadomiłyście mnie, Wicki, dzięki wam bardzo, że ja mam przecież ogrodowe. I te ogrodowe się tak nie przycina. One rosną jakby na pędach 2-letnich i powinnam tylko te kwiatki przyciąć. A ja przeczytałam w internecie, a bukietowe, że 2/3 łodygi. No i nic, no pewnie nic z nich nie będzie. A zobaczcie, jak już fajnie zaczynały. Jeszcze podjarana byłam, że o, tu już się coś dzieje, to na pewno za chwilę to nam się przyjęły. Dobra, ogrodniczka, pudliczka. No i zobaczcie, mamy to. Ty, jeszcze parasol trzeba wyciągnąć. No nie dzisiaj. No, już dzisiaj nie, ale ogólnie, nie, mi się przypomniało. Mamy parasol. No i już zaczynamy. No, oczywiście. Po lekku, a tu zaraz śnieg. Na święta wielkanocne, jak to czasami tak bywa. Będzie, nie? Ale stwierdziliśmy tak, jak mówiłam, że po prostu i tak mamy ten pokrowiec, to przykryje to tak razem, a już wiecie, takich śniegów, jak były w ciągu zimy, to na pewno nie będzie. Ale stół jest do malowania. No. Za słabo go w tamtym roku pomalowałam, no. Jakby, widzisz, bo jakby miał takie zacieki, że źle go naolejowałam, no, rozsarłam. Tu na przykład widać. No. Ale... Przemalujemy go i będzie. To i tak, wiecie, ten stół
Ja w ogóle mam stylówę wybitną. Kołnierz, bluza i czapka zimowa. A tu spodenki. A ten to już w ogóle. Wiecie, ten, który kupiliśmy w Ikei, chyba stówę nas wyszedł. Też w ogóle będę musiał przemalować. Wszystko w swoim czasie, na spokojnie.